Nazwa Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnie dla Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wskazuje, że komitet ten w kwietniowych wyborach do samorządu postawi na obecnego szefa miasta. Popieramy pana Krzysztofa Matyjaszczyka, naszego prezydenta. Mogę powiedzieć z naszego doświadczenia już ponad pięcioletniego, że współpraca z panem prezydentem jest jak najbardziej owocna. My służymy pomocą panu prezydentowi, ale pan prezydent też nie odmawia nam nigdy pomocy. Współpracujemy na każdym poziomie i społecznie, i charytatywnie, ogłaszamy wiele zbiórek, a tak naprawdę robimy to wszyscy charytatywnie, bo chcemy współpracować z mieszkańcami, z mieszkankami Częstochowy. Koalicja Obywatelska do walki o fotel prezydenta miasta wystawiła Łukasza Banasia, który na konferencji krytykował obecnego szefa miasta. Kandydat zapowiedział m.in. budowę stadionu dla Rakowa, darmową komunikację dla dzieci oraz wybudowanie bezpiecznych przejść dla pieszych, drogi i chodniki. Jak tłumaczyć krytykę obecnego szefa miasta, skoro dzisiaj koalicja razem z Lewicą rządzą tym miastem? Tak jak podejmujemy różnego rodzaju decyzje na szczeblu krajowym w oparciu o to, czego oczekują Polacy tutaj w Częstochowie, czego oczekują częstochowianie. Częstochowianie nie chcą już prezydenta Matyjaszczyka, w związku z tym chcę być prezydentem Częstochowy, aby częstochowianie poczuli tą zmianę na lepsze. Współpracowaliśmy dla dobra częstochowian, ale dzisiaj częstochowianie mówią panu prezydentowi dość i chcą zmiany.